Siema, z tym jest Rixqua, to jest vlog, a raczej vlogograf coś, czyli mówię do was i jest gameplay w tle, a że nie chce mi się szukać jakiejś gry, takiej strasznie, jak to się nazywa, takiej strasznie, no ogólnie takiej strasznie trudnej w obsłudze, po prostu takiej skomplikowanej. No to mamy tutaj jakąś grę, którą na szybko znalazłem. No i ogólnie, jaki mamy problem? Pewnie powiecie, Strix, co ty gadasz? Chodzi mi o to, że czy wy macie tak samo, czy tylko ja tak mam? Zaraz już wytłumaczę. Wyobraźcie sobie. Kupujecie na przykład... Nie na przykład. Ogólnie kupujecie grę. Jakąkolwiek. Może być Minecraft, może być cokolwiek. Nie, dobra. Weźmy na przykład jakąś odsłonę Call of Duty. I wyobraźcie sobie. Kupujecie tą grę. I no ogólnie czujecie się... Świetnie się czujecie, bo... Ej, no macie... No grę... Zajebiście... Ale może być tak jak w moim przypadku. W ogóle muszę powiedzieć wam coś, co mi rozwaliło, gdy patrzyłem w sklepie Microsoft, gdyż wersja pewnej gry, gorsza wersja jakiejś jednej gry, kosztowała drożej od tej, która była ulepszona o coś tam. I miałem z tego lekką bekę, no bo wyobraźcie sobie, idziecie do sklepu, do Chińczyka i widzicie sobie na przykład, nie wiem, Crocsy za 600, nie 150 zł, no dobra, dajmy 150 zł i takie same buty, jeden w jeden macie u jakiegoś gościa, który sprzedaje prawdopodobnie kupione oczywiście. I sprzedaje za niższą cenę, 15 zł. Albo, nie, inaczej. To kosztuje, na przykład jakieś buty kosztują 100 zł. No to u tego typa będziecie mieli je za 50. Sprzedawcy gier go nienawidzą. Odkrył prosty sposób, jak zachęcić konsumentów do kupowania gier. Ale nie o tym dzisiaj, tylko o Mortal Kombat. Zauważyłem ogólnie, że byłem ostatnio, tak patrzę sobie, Mortal Kombat XL, dobra gra, popatrzałem, obejrzałem, fajnie jest, przegrałem, jest świetnie i ogólnie no, nie wiem czy ja już, czy już wtedy to było wydane, ale zauważyłem, że jest ogólnie już 11. Jest tak myślę. Hej, skoro 11 wersja. Dobra, już powiem wam całą historię. Skoro 11 wersja Mortal Kombat kosztuje tyle samo co X. Nie XL, X. To coś musi być chyba na rzeczy. Bo wyobraźcie sobie, idziecie, kupujecie na przykład grejpfruta takiego małego i on kosztuje na przykład 15 zł. Patrzycie na drugiego grejpfruta, taki sam, tylko że o wiele większy. I kosztuje tyle samo. Coś poszło nie tak, prawda? Ale w sumie blok będzie za krótki, bo wyobraź sobie, mówię, hej siema, idę powiedzieć, że sklep Microsoft ma takie same ceny gier. Wow, odkrywcze. Więc... No, co mogę powiedzieć? A, właśnie, pamiętacie, jak mówiłem, że mam zrobić... Jak to się nazywa? Jak to się nazywało? Miałem zrobić nowy kanał i go do teraz nie zrobiłem. Wiecie dlaczego? Bo mi się nie chce. Komu by się chciało? Niestety jestem leniwą osobą, więc prawdopodobnie nie użycie go nigdy. Nie wiem, żartuję, nie będę aż taki, żeby nie dostarczyć wam kontentu. Tylko problem jest taki, że teraz jestem strasznie leniwy, nie chce mi się nic zrobić,
I ogólnie jestem strasznie. Nie chcę się nic robić, przez co prawdopodobnie będzie strasznie mało filmów. Ale jak będą, to będą. Macie się cieszyć, bo jako YouTuber nie muszę wam codziennie nagrywać filmów. Nie no, powinienem chociaż. Te 5 filmów tygodniowo, raz na jakiś czas zrobić maraton filmów w stylu kilka filmów z danej gry. To by było chyba spoko. Jak myślicie? Napisz w komentarzu, czy podoba ci się content, którym gadam do kamery i gram w jakąś tandetną grę z sklepu Play. Jej! Nowy content! Aj, takie info. Już nie będzie tego Prison Tycoona, bo szanujmy się. Ile można grać w jedną i tę samą grę? No niby to mi nabija trochę Aha. To mi niby nabija trochę wyświetleń, ale czy naprawdę chcę, żeby na YouTubie poziom moich filmów był tak niski? No nie. Więc jeżeli ciekawi was, w jaką grę gram w tle, no to Fruit Ninja. Nie polecam. No chyba, że chcesz się trochę podręczyć. Ale tak serio teraz to mówię. Jeżeli naprawdę oczekujesz na więcej filmów, to czekaj na drugi kanał, bo na drugim kanale myślę będzie chyba więcej treści. Nie wiem w kiedy. O cie, panie! Co? Umarłem od bomby! Czuję się tak smutno, więc pamiętaj, jeżeli zobaczysz produkt, nowszy produkt tej samej cenie, to go nie kupuj. No. Rada, zerkajcie w opis. Jest to bardzo ważne, gdyż daje tam bardzo ważne życiowe rady. W ogóle słyszeliście o kimś takim jak Christy.pl? Wybitny koleś, naprawdę. Dobra, do zobaczenia i cześć. Myślę, że będę wrzucał więcej vlogów. Na razie, cześć.